Cześć, ja się nazywam Piotr Bekier i dzisiaj będę chciał opowiedzieć trochę o metarzeczach takich. W zasadzie filozofia testowania i te kwestie sensualne są uniwersalne, niezależnie od języka. No i to jest coś, co czasem przydaje się przy tworzeniu testów automatycznych. Czyli nie zawsze, ale jeżeli już musimy to zrobić, to warto wiedzieć, że daje się to robić. No i już na początek, nie wiem, będzie dla mnie zadać pytanie, ile osób testuje swoje oprogramowanie. No to super jest, spoko. Ci, którzy tego nie robią, to polecam spróbować, bo to są duże korzyści. No dobra. Właśnie o co chodzi z tym lokowaniem? Nie wiem, ile osób słyszało o lokowaniu? O, super. O, dużo ludzi, to super. To jakby co, to przerywajcie, nie wiem, nie zgadzajcie się, dyskutujcie ze mną. Będzie zawsze jakaś wartość, nie tylko moje rzeczy, moje przemyślenia, ale też innych ludzi. Okej. Więc jak ja widzę system tworzenia programowania, to jest tak, że jak tworzymy jakiś system, to on jest w pewnym umiejscowionym środowisku. On zależy od pewnych zewnętrznych komponentów, jak zewnętrzna usługa, jakiś zasób systemu operacyjnego, nie wiem, niech zależy coś takiego, może gadać z jakimś urządzeniem, podłączonym do USB. Także mamy system i mamy obrzeża systemu, które nie zawsze są pod naszą kontrolą. I jeżeli chcemy to testować nasz system, to mamy często problem. Niektóre z takich komponentów, nie tyle, że nie są pod naszą kontrolą, ale możliwe, że komunikacja z nimi zajmuje dużo czasu, może jakaś komunikacja przez sieć, może jakaś inicjalizacja bazy danych i mamy problem, bo testy powinny odpalać się szybko, a nasze testy odpalać się wolno, bo musimy całą komunikację przejść. No ale sami nasze systemy możemy mieć obiekty, które z jakiegoś powodu ciężko kontrolować i które na przykład na jakieś długotrwałe operacje. No i teraz pytanie, jak to testować? Może to będzie pojęcie tego obiektu. Nie wiem, ciężko jest nazwać, ciężko jest po polsku to nazwać, nie wiem, obiekt naśladujący, obiekt udający, znaczy pochowanie, języki nazwy. To będzie jakiś obiekt, który będzie udawał część systemu, albo jakiś część systemu, jakąś metodę na potrzeb testów. Czyli mamy jakiś obiekt testowany, zielone kółeczko, gdzie gra w zależności tego obiektu. No i chcemy taką problematyczną klasę, problematyczną część systemu zamokować, czyli podmienić jakąś metodę, podmienić obiekt, tak abyśmy mogli go kontrolować. No właśnie, dlaczego mokuje na obiekt? Kiedy są sytuacje, kiedy wydaje się, że warto by to zamokować? No przede wszystkim mokuje obiekt, aby pokierować jego determinizm. Czyli na przykład nasz obiekt, powiedzmy, jest jakiś losowy w jakimś sensie, powiedzmy, no losuje jakąś wartość w swoim działaniu. Może nam nie zależy od czasu, no i ciężko robić asercję na podstawie stanu, który od nas nie zależy. Możemy chcieć zasymulować jakieś warunki, które ciężko uzyskać takie normalne miejsce, na przykład koniec miejsca na dysku, jakiś błąd, nie wiem, połączenia z siecią. Możemy chcieć podjąć jakieś czasochłonne operacje, czyli na przykład jakieś czasochłonne obliczenia, które akurat nie są istotne z punktu widzenia tego testu, bo poprawność algorytmu w innym miejscu, akurat tutaj no. No i czasem chcemy też się odciąć od jakiegoś zewnętrznego systemu, do źródła danych. No bo na przykład nie chcemy, aby nasze testy wymagały połączenia z siecią, aby móc je odpalić. Znaczy najczęściej będziemy mokować na obrzeżach systemu obiekty, które na tym nie ma kontroli. Takie najczęstsze przykłady. Nie macie jakieś przykłady własnego życia, kiedy warto coś namokować? No często na przykład warto zamykać to do biblioteki, niektóre rzeczy, na przykład czas. No właśnie mówię, to się okazuje naszym terminizm, nie? Że tak to, że... No w sensie na przykład mamy jakąś operację, nie wiem, jakiś moduł raportowania i chcemy wygenerować raport dla jakiegoś miesiąca, mamy jakieś fikstury, nie wiem, bazy produkcyjnej, które są w danym przedziale czasu, nie? I chcemy też, żeby cały nasz system generowania raportów myślał, że jest ta data. Trzeba się zmokować bibliotekę, jest to dał, aby zwracał inny czas. No właśnie, i właśnie. Myślę, że właśnie wpada to
się odłączę. Teraz będę mówił. No, ten to wpada właśnie takie okiełzanie interminizmu. Interminizm w takim sensie, że jakbyśmy odpalili teraz za miesiąc, to mielibyśmy inne daty niż teraz, tak? A chcemy, żeby tak jednak nie było. No i właśnie, no i jak to zrobić w Pythonie? No to jest kilka sposobów, które zamierzam omówić i może pokazać jakieś wady, zalety. Więc chyba taki najbardziej może intuicyjny dla kogoś, to przychodzi z języka statycznego, no to mamy problematyczny obiekt, który ma widać jakąś właśnie niedeterminizm, daje rzut, w ramach swoich operacji daje rzut w wyniku kostką, no i ciężko będzie stworzyć asercję, bo nie wiemy, co zostanie zwrócone. No więc w teście po prostu podmienił sobie, jak nasz dzielony obiekt testowany nie zależy od problematic something, tylko od problematic something, który przynajmniej nie jest metodę. To jest dosyć proste, intuicyjne. No tylko problem jest taki, że trzeba stworzyć nową klasę, jest dużo kodu i w zasadzie też w teście nie widać do końca, co tak naprawdę się stało, co my tak naprawdę zamokowaliśmy. No ale jest to najbardziej intuicyjny sposób. No po drugie, możemy wykorzystać to, że Python jest dynamiczny i po prostu w runtime podmienić sobie metodę, podmienimy wyrażenie lambda. No i teraz w naszym układzie testowym GitLife zacznie wydawać patch 4. Tutaj pewnie było możliwości niż na przednią opcję, no ale to jest prostsze, bardziej pytaniczne, bardziej twarde. Ktoś właśnie o czym ty mówiłeś, Łukaszu? Czyli to, że tak to nie często możemy gdzieś podmienić coś z scenariuszem biblioteki. Nie wiem, czy w taki sposób robisz, bo w zasadzie już rzadko. Wiesz, to przy użyciu boka. No to będzie problem. No to nie możemy to zrobić w taki sposób, że sobie tu randą, podmienić metodę randing, podmienić funkcję randing. Funkcję, która zawsze zaznacza losowe 4. Właśnie, tylko jaki jest ten problem? Trzeba pamiętać, żeby sobie posprzątać po czymś takim, bo gdybyśmy mieli następny test, który używa randinta, to on nie będzie używał tego randinta, tego naszego nowego 4. Podnieśliśmy to na skałę i to może nam wyciec na inne podstawy testowe i to nie jest chyba fajne. Także trzeba pamiętać, żeby to posprzątać i wrócić tą implementację, którą mam na początku. A co, jak test Ciebie krzaczy, no to jeszcze też problem. Właśnie, no to jest przykład gotowych narzędzi. Tak mógłby to wyglądać ta pierwszy monkey patching z wykorzystaniem biblioteki MOG. Po prostu podmieniamy git Dyson i będzie to obiekt MOG zwracający 4. Myślę, że jest to dosyć czytelne. Jeżeli ktoś czyta taki kod testowy, to dokładnie widzi, co się dzieje. Możemy także zamokować w taki sposób, aby GitDice nam zarzucił jakiś wyjątek. To jeżeli chcemy na przykład zamokować, że pisanie czegoś na dysk zwróci IO error, że pragnęcie na dysku, bardzo fajnie można takie rzeczy robić. Możemy zrobić bezpieczny monkey patching randinta, tak jak wcześniej pokazywałem, to było niebezpieczne, bo można tu wyciec i tak dalej. Tutaj możemy za pomocą context managera podmienić randint. Więc to działa tak, że w tym kontekście scope'a podmienimy zostanie randint na moka tam randomizer. No i tam randomizer ustawiamy, że zaraz na 4. Mamy też następny termin dekorator, że to jest dekoratorem niż context managerem, mogą dekorować kod testowy. No i będzie to czytelniejsze i bezpieczniejsze, mi się wydaje. Ok. To jeszcze to pójść dalej w mokowaniu. To, co poprzednio mówiłem, to było rozwinęłe, nie? Jasne i to jest przydatne. No właśnie, to poprzednie wykorzystanie biblioteki MOG, które pokazywałem, to tego narzędzia. W zasadzie nie wychodziło ponad to, co możemy zachodzić ręcznie, prawda? Może powiększało bezpieczeństwo, czytelność, ale to było raczej wszystko, co można było też umieć do zachodzić ręcznie. Teraz chciałbym pokazać właśnie też używalną cechę takich narzędzi do blokowania, ale zanim to jest tylko filozofii, może będzie testów. Wiem, wasze testy, tak jak moje, wyglądają nieco tak, dzielą się na takie trzy sekcje. Mamy najpierw sekcję given, potem sekcję when, potem ten, nie? Pewnie nawet oddzielacie newline, takie trzy sekcje w kodzie testowym, tak? Nie?
Okej, no to jeżeli tak robicie, to prawdopodobnie to jest tak, że w sekcji given ustawiacie jakiś początkowy stan systemu. W sekcji when wywołujecie jakąś jedną operację, jedną testowaną operację. I w sekcji then na końcu robicie asercję na temat nowego stanu systemu, jakiejś wartości zwracanej. Że taka struktura myślę, że jest bardzo fajna, bo kod testowy staje się bardzo czytelny i jasny. Może robić ze specyfikacji w ogóle systemu, jeżeli się go ładnie napisze. I to, co my tak naprawdę robimy w takim standardowym unit teście, to jest weryfikacja stanu systemu pewnej operacji. Nie interesuje nas to, jaki dany stan, w jaki sposób dany stan został osiągnięty, tylko jaką interpretację testowanej operacji, tylko co działa w systemie, tylko właśnie jaki jest stan na koniec. A możemy także weryfikować zachowanie. Czyli możemy ponownie ustawić ten stan, wykonać jakąś operację, a na końcu zweryfikować nasze założenia co do tego, jak system zachowywał się podczas wykonania tej operacji, jakie efekty były, z jakimi zewnętrznymi usługami gadaliśmy, jakie argumenty podawaliśmy na metodach wywoływanych do jakichś zewnętrznych usług, zewnętrznych obiektach. Możemy dostawać przez weryfikację zachowane. Właśnie po co mogłoby się coś takiego przydać? Załóżmy, że mamy usługę do wysyłania maili, obiekt do wysyłania maili. Załóżmy, że to wcale nie jest Django Mail, gdzie jest zrobione. I chcielibyśmy wytestować, że jeżeli rejestrujemy użytkownika, to wysyła się mail z powiadomieniem dla tego użytkownika, że są zarejestrowane. My mamy jakiegoś user managera, który da się rejestrować użytkowników. Jeżeli podamy właśnie e-mail password, który jest user, to chcemy, aby móc sprawdzić, że rzeczywiście użytkownik jest zarejestrowany i chcemy zweryfikować, że rzeczywiście został wysłany mail przez usługę jakąś mail service. No właśnie, biblioteka Node daje nam taką możliwość, że możemy sprawdzić, czy rzeczywiście podczas tej testowanej operacji wywołana została określona metoda z określonymi argumentami na jakimś lokowanym obiekcie. Więc tutaj będziemy teraz z użyciem dekoratora. Mamy event service, gdzie rewokujemy metodę send. Register user wykorzystujemy metodę send. I teraz po wykonaniu metody testowego w sekcji then chcemy sprawdzić, że rzeczywiście ta zlokowana metoda send została wywołana jako receiver, to ten rejestrowany użytkownik i jakiś powiedzmy template maila. W zasadzie gdybyśmy nie użyli takiej biblioteki, tak naprawdę musielibyśmy zgadywać, że mail został wysłany, no mam nadzieję, że został wysłany. W ten sposób możemy zweryfikować, że rzeczywiście jakieś zachowanie miało miejsce. Rzeczywiście odwołaliśmy się do jakiejś zależnej usługi. Oczywiście musimy wiedzieć, że ona działa, tak? Ona rzeczywiście wysyła maila, ale jeżeli to wiemy, to możemy zrobić fajne asekcje co do tego, jak nasz system się zachowuje. Czyli możemy już testować nie tylko stany systemu, ale także weryfikować zachowania i komunikację z zewnętrznymi komponentami. Jeszcze pod koniec chciałem jeszcze powiedzieć jakieś kwestie, które można wziąć pod uwagę. No właśnie, z tymi mokami jest tak, że można, wydaje mi się, bardzo łatwo przesadzić. I trzeba zdawać sobie sprawę, po pierwsze, że nie testujemy rzeczywistego systemu. Jeżeli zbyt dużo używamy moków, używamy tych zaślepek, tych udawanych obiektów, to tak naprawdę nie testujemy tylko naszego rzeczywistego systemu, tylko jakieś obiekty, które sobie tworzymy. Może się okazać, że na produkcji kod się wykrzacza, a nasze testy przychodzą, prawda? Może się nawet okazać też czegoś, że danej metody umokowanego obiektu już w ogóle nie ma w kodzie produkcyjnym, ale my w testach dalej ją umokujemy i wydaje się, wszystko jest w porządku. No i jeśli chodzi o weryfikację zachowań, to tutaj też to jest może takie bardziej pytanie, czy to nie jest tak, że jeżeli weryfikujemy zachowania, to łamiemy tylko zasadę enkapsulacji, bo w końcu
cała zabawa w programowaniu metodowym polega na tym, że nie musimy wiedzieć, w jaki sposób zaimplementowana została ta metoda, jakie zachowania będą, co będzie się działo w tym systemie, prawda? A tutaj musimy, chcemy to badać. Także ja bym chciał używać tej drugiej części tej weryfikacji zachowań do jakiegoś zewnętrznego API, które wiemy, że się nie zmienia, tak, właśnie jakaś usługa, co nie ma, ja nie wiem. Chcę jeszcze jakaś zewnętrzna usługa, co wiemy, że to musi pozostać tu połamek i że to się nie będzie zmieniać. Nie wiem, że jakieś zagrożenia jeszcze inne, że się jakbyście coś zauważyliście, że to nie jest tak fajne, jak się bywało. Ja przyznam szczerze, że weryfikacji zachowań nie używam wcale aż tak często, chociaż czasem się przydaje, właśnie w zakresie z tym mailem. Chociaż są ludzie, którzy bardzo, bardzo to lubią. Właśnie zwolennikami BDD, Behavior Development, i oni sobie wszystko będą chować w tym zachowaniu systemu, będą weryfikować. To jest jakaś inna filozofia, która warto powiedzieć, że tak ludzie robią. No dobra, jeszcze na koniec właśnie jakieś biblioteki. No, bo w Pythonie możemy to robić ręcznie, tak jak pokazywałem, ale bibliotekami jest bezpieczniej i czytelniej. No tutaj pokazywałem bibliotekę MOC, nie wiem, chyba najpopularniejszą, ale jeżeli się nie mylę, która korzystała z takiego patterna Action Assert, czyli tak jak pokazywałem. Wykonujemy jakąś operację, a na końcu w sekcji DEN sprawdzamy, że określone metody zostały wywołane. Jest jeszcze druga, może konkurująca biblioteka MOX, która wykorzystuje trochę inny pattern, czyli w sekcji GIVEN mówimy, jakich zachowań oczekujemy i w sekcji DEN tylko mówimy VERIFY i poleci ten błąd. Asercja na nie przejdzie, jeżeli nie zostało wywołane takie zachowanie w takiej kolejności. W zasadzie w jakimkolwiek języku programowania by się nie robili, to będzie taki lub taki pattern. W zasadzie są tylko dwie takie opcje. No i jeszcze wiem, że tutaj wszyscy lubią kodować w Java, ale naprawdę polecam, jakbyście musieli coś pisać w Java, polecam taką bibliotekę Mockito. Naprawdę ma genialne API. Można się zdziwić, że Java jest inne, a to można zrobić, ale pala się da. I to nawet biblioteka jest wybrana przez Polaków, tak jest naprawdę super. A to Polak jest. Co? Polak jest stworzony. No właśnie mówię, ona jest stworzona przez Polaków i naprawdę fajnie. No, tyle z przygotowania dzisiaj. Czy jakieś pytania są? A ciężko by było przenieść to API do Pythona? Ono jest jakieś... To nawet jest Mockito Python, ale w Pythonie ono chyba nie ma aż takiego sensu. Znaczy jak patrzyłem, w Pythonie po prostu mamy ten wsparcie, żeby podmieniać te wszystkie metody w runtime, nie? Może po prostu metoda równa się mock i to jest, wydaje mi się, prostsze niż nawet najbardziej, wiesz, fajne fluent API. No bo to po prostu tak jest więcej tego kodu, który trzeba zrobić. Ale w Java, gdzie nie mamy takich możliwości, to jest bardzo prawdziwe. Nie, znaczy, największy problem, jaki mam z mockowaniem zewnętrznych usług, to jest to, że no, trzeba jakąś mieć tego mocka. W przypadku na przykład, powiedzmy, że to jest, nie wiem, Facebook, LinkedIn czy cokolwiek, jakaś autoryzacja przez OAuth czy coś takiego, no to ciężko jest napisać z palca jednak te wszystkie odpowiedzi, weryfikacje i tak dalej, więc czy znasz jakieś narzędzie, na przykład, które pozwoliłyby mi zapisać sesję HTTP i zrobić z niej mocka wtedy na przykład taki łap? Szczerze mówiąc, to nie znam, ale to... Albo jak to ty to robisz, tak? Nie, no ja nie miałem jeszcze takich sytuacji. Cóż, nie wiem. Pewnie jakoś trzeba by zakładzić, że się spalę dosyć dużo. Albo może jest jakiś pomysł na to, coś to sekcji. Bardzo tak, to musisz te wszystkie pytania wykonać, zapisać je przy pomocy jakiegoś narzędzia, które śledzi zapytania, a tak zapisać ich odpowiedzi, no to wszystko włożyć do jakiegoś, nie wiem, pliku i tak dalej, zrobić te mocki, które będą czytały te odpowiedzi i to da się napisać. Tylko problem pojawia się, że jak już zrobisz to ręcznie, a za pół roku zmieni się API, to musisz robić to jeszcze raz, tak? No tak, no to jest problem. Jeżeli zmieniając się API, to rzeczywiście jest zmora chyba. Znaczy, fajnie zrobić coś, co się nie zmieni. Zrobić raz i po prostu nagrać sesję, nie wiem, na żywym API, tak żeby później móc właśnie weryfikować te testy, tak jak one działały na żywym systemie. Okej, znaczy myślę, że to jest fajny pomysł, ale nie wiem, czy coś takiego jest zrobione. Znaczy nie słyszałem, ale... Okej. No dobra, to dzięki.